Ofiara we krwi Syna Bożego składana Jego Ojcu, by wyprosić łaski. Znoszę kielich, przyzywając łaski Ojca nad światem. W tym kielichu znajduje się krew, która wypłynęła z Najświętszego Serca. Mogę powiedzieć, że nie mógłbym robić w życiu nic innego, niż przybliżać ludzi do Chrystusa. Każdego dnia, gdy dzielę się tym darem, on staje się coraz piękniejszy. Kapłaństwo jest wspaniałym darem. Kapłaństwo dotyka duszy i serca każdej społeczności i służy zaspokojeniu każdej ludzkiej potrzeby. Gdziekolwiek znajduje się człowiek w potrzebie, tam potrzeba również kapłanów. Kapłaństwo to ofiara i służba, bo takie było życie naszego Pana. Tak więc nie jest tylko klęczeniem cały dzień w kościele na modlitwie, ale oznacza podwinąć się rękawy i pracować dla innych, udzielać sakramentów, poświęcać ludziom swój czas, sprawować Eucharystię, spowiadać, głosić rekolekcje i być w tym wszystkim radosnym. Szczerze mówiąc, kapłan musi być dla ludzi wszystkim, w najważniejszych momentach życia. Ty jesteś pośrodku, na wpół obcy, ale ponieważ jesteś kapłanem, jesteś częścią ich życia, częścią ich rodziny. Z nimi płaczesz, z nimi się śmiejesz. Czasami prowadzisz ich przez całe życie, czasami tylko przez jeden dzień. W jednej chwili radujesz się, bo mogłeś pobłogosławić parę małżeńską, kiedy indziej będziesz miał tą radość chrzcząc dziecko. Za chwilę będziesz musiał przygotować człowieka na śmierć. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Z życia kapłana. Jak ma na imię? Mateusz. Czy jest katolikiem? Tak. Halo, Mateusz. Nazywam się ksiądz Jakub. Czy mnie słyszysz? Kapłan jest tym, który wprowadza duszę do domu Ojca. Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego stąpi na Ciebie i pozostanie z Tobą na zawsze. Amen. Mateuszu, Twoje grzechy są Ci odpuszczone. Nadajemy na żywo z punktu 7, który znajduje się nad drogą 135 w kierunku południowym. Według miejscowych źródeł dwóch młodych mężczyzn zostało zabranych do szpitala z obrażeniami, podczas gdy życie trzeciego jest zagrożone po tym, jak został wyrzucony z pojazdu. To, co pociąga młodych do kapłaństwa, to przykład. Być dla ludzi ojcem, ponieważ jesteś obliczem Chrystusa.
Kiedy widzą Ciebie, widzą Kościół, a gdy widzą Kościół, widzą Chrystusa. Sądzę, że każdy młody człowiek ma w sobie pragnienie, by uczynić coś niezwykłego, by być kimś niezwykłym. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Pan powiedział apostołom, że staną się rybakami ludzi. Tak więc ważne jest, byśmy przyjęli tę rolę i szli powoływać, być może nawet po imieniu, indywidualnie. I pytali, czy Pan rzeczywiście nie wzywa do świętego kapłaństwa. Trzeba mówić o ofierze, jaką kapłan musi ponieść, ale gdy jest w tym miłość, ofiara jest łatwa. Jestem przekonany, że zakon jest tym, do czego zostałem stworzony. To jest to, co powinienem robić. Gdyby ludzie wiedzieli, jak bardzo Bóg ich kocha, nie odrzucaliby Go. Nie usiłowaliby rządzić, ale służyć. Wydaje mi się, że to właśnie chodzi. Jak Jezus poświęcił swoje życie dla nas wszystkich, tak my poświęcamy swoje. Kapłan musi być twardy. Kapłaństwo jest dla prawdziwych mężczyzn. Musisz być prawdziwym mężczyzną, jeśli chcesz zostać kapłanem. Powołał przeciętnych facetów, zwykłych facetów, którzy poszli za Nim. Kiedy wróciłem do Pana, odnalazłem wszystko. Znalazłem skarb na polu. Jest on wart sprzedania wszystkiego, by kupić to pole i zdobyć skarb. By zdobyć drogocenną perłę ukrytą w kapłaństwie. Jest warta wszystkiego. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi.